Siemanko ziomeczki, ja jestem Krypson i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Minecrafta na naszym kanale. Obok mnie oczywiście stoi Mr. Cool. Hejo! I dzisiaj wam pokażemy, jak zbudować domek bez użycia bloków. Tak, sprawdzimy, czy się da zbudować tylko z jakby samych mechanizmów, tak, naszych bloków. Tylko redstone'a. Także strzelcie koniecznie łapeczkę w górę, 120 łapek w górę, jakby wam się udało. Się zapędził, strzelić tak, to by było ja fajnie. Rady 120 łapek. Możecie jeszcze zostawić suba na kanale oraz teraz pozdrawiam wszystkich sponsorów. Tak. Dobra, myślę, że możemy zacząć już. Zostawcie mi w komentarzu napisać, czy nam się uda obstawiać, czy tak, czy nie. Tak, ja sobie tutaj zacznę, pozwolisz. My zaczynamy. I dosyć powiem, że nietypowy challenge. Jeżeli macie jeszcze jakieś propozycje na wyzwania na kolejny odcinek i będą one sensowne, to być może pojawią się. Także zobaczycie w przyszłości. Właśnie, dawajcie znać w komentarzach, jeżeli coś was, nie wiem, nurtuje, jakieś wyzwanie. I chcielibyście nas sprawdzić, to jak najbardziej zachęcamy do tego. Chcielibyście sprawdzić, żebyśmy cierpieli, także no. Tak, no wyzwanie nie jest łatwe, bo nie mamy za dużo bloków. Ja zacząłem od podmurówki. Myślę, że na podmurówkę nadaje się jeden blok, tak szczególnie, prawda? Tak, też tak myślę. Myślę, że ten sam blok, o tym samym bloku myślimy. Czekajcie, czy jest tu jakaś różnica? Nie, dropy i dispensy są dokładnie takie same, więc któryś z tych bloków, tak mi się wydaje. Okej, ja zacznę w sumie od dachu i filarów, ponieważ zbuduję z tego samego bloku. Mam dosyć ciekawy pomysł na dach, nie powiem, że nie, jak tak. Co mogę jeszcze dodać na temat co będę tworzył? Będzie ciekawie, zostańcie do końca, zobaczycie jaki będzie finalny efekt. Myślałem, że możesz zbudować coś dosyć podobnego. Tak, myślisz? No, bo w sensie... Ty się od razu nie wiesz, że ty cię zgapiał czy coś. No, bo... no ja myślę, że będzie zgapiał. Tak. Dobra, zróbmy podmurówkę. Może proponuję, to będzie dobry pomysł. Chodzi o to po prostu, że jest, wiesz... No nie mamy za dużego pola do popisu. Mamy bardzo podobne bloki do wykorzystania. A, jeżeli wy byście chcieli spróbować, to koniecznie się pochwalcie na Discordzie. Link w opisie. Jakie rezultatami w zasadzie? Czy udało się cokolwiek z tego fajnego zbudować. Tak. Gratulujemy. Dokładnie tak. Dobra, jest okej. Teraz dach. Ojejajajaj. Dobra. Dach sobie możemy zbudować. W sumie... czerwony. No nie. To nie pasuje zbytnio. Tego zrobimy dach, okej. Tego możemy zrobić... Czy ściana nam się uda? Udałoby nam się. To nie jest łatwe. Uda nam się. Nie jest łatwe, bo mi tak jednego bloku brakuje. No, domyślam się jakiego. Bo nie chcę użyć tego redstone nowego bloku. Bo to będzie totalny niewypał ze względu, że on będzie zasilał te rzeczy, z których będę korzystał, jeżeli wiesz o co chodzi. Aha, oczywiście, że wiem. Tu będzie wejście. I będę na przykład na dach mógł dać schodków, czy jakichś schodków. Mr. Cool, co ty gadasz? Nie będę mógł dać na dach łazów. Oj, to by było słabe. A wiecie, coś dać muszę, co nie? Oczywiście. Więc dlatego robimy to. Dajmy sobie drzwiczki. Może tu. Coś takiego. Cyk. I teraz dajmy sobie jakiś szalony blok, może na przykład ten. No tutaj mamy pod dostatkiem szalonych bloków. O, wyjątkowo szalonych. Ogólnie myślę, że będą się co jakiś czas pozwalać, pojawiać wyzwania. Tak, jeszcze chciałem wam powiedzieć, że też, co ja chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć, że też będą się raz w tygodniu, tak planujemy, prawda? Zobaczymy jak ktoś się wypali w ogóle z całym projektem. Ale jakieś highlights ze streamyka będą się pojawiać. Tak, będą podsumowania naszej działalności na serwerze Strumyk. Owo. Teraz powiedzieć na serwerze, to IP podać, Jezus. To było... To byśmy byli, no... Wyjątkowo inteligentnymi użytkownikami
YouTube'a. Byłoby nasze gwiazdorskie wystąpienie na stół. Też tak myślę. Dobra, mamy już tak ścianę. Ej, to wygląda całkiem spoko, mi to się podoba. Cieszę się twoim szczęściem w takim razie. No, dziękuję, dziękuję. W takim razie, to ja też się cieszę, że ty się cieszysz. I co teraz? Tak. Co teraz zrobisz? No ja co zrobię? No ja domek zbuduję chyba. Dobra, pyk, pyk, pyk. Tak mi się wydaje, że tylko tyle mogę zrobić. Okej. Nie wygląda to źle, aczkolwiek pewnie nie jest to szczyt marzeń budowniczych. No, ciężko tu mówić o szczycie marzeń budowniczych, chociaż każdy z osobna z bloków tych tutaj mógłby zostać wykorzystany w projekcie. Jako jakiś dodatek. Jako dokładnie, ponieważ palety są naprawdę najróżniejsze i bloki, których byście no nigdy nie użyli, mogą zostać po prostu użyte. Wykorzystane. Okej. Szyby myślę, że damy sobie z oczywistego bloku lampy, ponieważ na co dzień też używam czasami takich jakby zdobień. Nie do takich witraży, jak to dokładnie. Już, wiecie, ustaliliśmy sobie. Dokładnie, tak. W odcinku z Budujak Pro. Oczywiście wnętrza nie będą oceniane, no bo myślę, że nie muszę wam tego tłumaczyć. Co by jakby wyglądały wnętrza tylko z mechanizmów. Jezu. To było cudowne. Dobra, dajmy sobie coś. Oj. Zniszczyłem sobie. To było. Daj sobie dajmy jeszcze taki parapeciki dosyć fajne. Oj. Tyk, tyk, myślę, że to już jest sporo kroków przede mną. Okej, tu dajmy sobie za to furteczki. Tu też. Cokolwiek ja nie mogę powiedzieć też, że byłbym jakoś bardzo za tobą. Może coś takiego, chociaż to sobie zostawimy na następną okazję. Dobra, pojadę ci ścianami, także słuchajcie. Na szczęście pomyślałem i nie mam aż tak dużo do gospodarowania na tych ścianach, więc nie jest źle. Dobra, okej. Okay. Skupmy się, może wydaje proponuję. Wydaje mi się, że ściany możemy sobie zrobić z jakiegokolwiek bloku, bo i tak nie będzie go widać. A, to okej. Okay. Ciekawa koncepcja. Dobra, weźmy tutaj jakieś zdobienia, dodajmy. Może coś w ten deseń, że takie jakby podpory naszego dachu. Myślę, że to będzie dodawało troszkę klimatu. Jedziu, czemu ja mam takie spadki FPS-ów? Cyk. Cyk. I tutaj. Ten deseń. Oj. Tu coś takiego. Spoko. Tylko, jest tarka. Ale... Wszyscy wiemy, że gitara ma struny. Tak, dokładnie tak. Dobra. Okej. Okay. Mamy tu coś takiego. Tu... No, dodajmy też tu, żeby nie było. Nie wstydźmy się. Żeby nie było, to będzie tutaj jeszcze. Takie jakieś teraz detale, myślę, że wlecą sobie na spokojnie. Bo masz czas na detalizację. No a jak? Raczej nie inaczej. Jak się bawić, to się bawić. Dobrze, i teraz dach, czyli wchodzimy z moim asem w rękawie. Mr. Cool jeszcze nie wie, co to jest, myślę. Ale... tak ci się wydaje. Ale wy już widzicie, że to coś będzie dosyć ciekawie wyglądać. A, okej. Okay. Tylko musimy teraz to ustawić tak, żeby to w miarę przypominało nasz dach, co nie jest dosyć łatwe. Chyba teraz z przodu będzie problem, bo z przodu będzie już widać tutaj. Więcej, no ale... Cyk. Cyk, 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 cyk. Kurde. Dobra, spróbujemy tak to zrobić. Dobra, szybko teraz lecimy z tym w tą stronę i w tę stronę. I ciach. Teraz tu, te narożniki wiadomo nie są perfekcyjne, nie wincie mnie za to. Dobra, o! Teraz tak. Dajmy sobie może tutaj
O nie, dobra, włazy. W ten sposób, żeby to jakoś nam tu zakrywało niedoskonałości. Nie, w tą stronę, żeby to wszystko było w jednym kierunku przynajmniej w miarę. Aha. Dobra, ja tutaj już maksymalne skupienie, ale... Cyk, cyk, cyk. No już powoli powiem ci, że kończę. Mi się pojawia taki jeden problem z natury trapdoorowej, ale myślę... Ja sobie po prostu zamykam, jak są zasilane te trapdoory. Sobie je zamykam. Ręcznie. Mi akurat nie taki. Tak? Coś grubszego? Dobra, tu musimy zabudować, żeby nie było widać tego prześwitu powietrza. Bo to dosyć słabo wyglądało, a teraz wygląda zdecydowanie ciekawiej. Tu nie wiem, co to robiło, ale dobra. Tyk i teraz tutaj taką... O nie. Finalną wysokość. To wszystko mi psuje. Proszę, stop, please. Okej. Okay. A gdyby zrobić to w całości takie, czekajcie. Cyk, cyk. O, w sumie przyszedł mi jeszcze jeden pomysł, który by troszkę pomógł uratować honor tego domku i wygląd. Czyli mianowicie coś takiego. Ja boję się, że to może być... O, teraz wygląda to zdecydowanie zacniej. Zdecydowanie. Myślę, że możemy podawać sobie jakieś guziczki. Wiecie, więcej detali to zawsze będzie wyglądało profesjonalnie. Profesjonalnie. Dobra, i w sumie już skończyłem. A ty? Ojoj, to ja wiesz co, to ja w takim razie nie będę miał tego, nie ściany. Dobra, no i tak oceniamy z przodu. Więc przodu? Co? Najpierw... Mój przodu akurat się najkorzystniej tam nie prezentuje. Więc najpierw twój domek może, co ty na to? Poczekaj, daj mi minutkę. Dobra, w tym czasie zostawcie łapkę ten w górę. Ten już tam się rozejrzał. No ja już widzę wszystko, co ty zbudowałeś. Tu ci się otworzyły, to ci nawet zamknę włazy. I co? Myślę, że możemy zacząć przedstawiać. No ja wiem, że ty byś bardzo chciał go skończyć, ale wystarczy, że z tej strony będzie gotowy, bo wiesz, czas antenowy, płacimy za to i... Ja nie wiem, czy on jest jeszcze z tej strony gotowy, ale myślę, że jest źle. I co tutaj się charakteryzuje? Weź go opisz. Ojeju. Jest zbudowany całkowicie z bloków redstone'a. Zapewne. Ale tak, podmurówka myślę, że najmocniejszy element tego domu, bo taki najbardziej wygląda w normie, prawda? Myślę, że akurat te niektóre elementy też by się same w sobie obroniły, jeżeli wiadomo, żebyśmy ich użyli dodatkowo fajnymi blokami. Tak, zacznijmy od tego. Tutaj mamy podmurówkę zebraną oczywiście z dispenserów albo dropperów, nie mam pojęcia z których, wydaje mi się, że... Dispenserów, bo one są jako pierwsze. To się dropper wygląda tak samo. Tak? No faktycznie. Tak. Mówiłem to na początku odcinka. Fajnie, dzięki Krypton. A, przepraszam, nie wygląda tak samo. Wygląda. Patrz, zasadnicza różnica jest. Chodzi mi o to, ale typie. Ma... A, no w sensie, że... Że postawione do góry wygląda tak samo. No. Rozumiem, no faktycznie. Tak, tutaj mamy nasze podpory. Zbudowane z node bloków, które tak, no powiedzmy, że w miarę tam przypominają drewno. No, ja, to coś w tym musi być. Imitują drewno, powiedzmy. Robi się to z drewna w craftingu. Tutaj mamy jakby ten domek podzielony tutaj na trzy, jak sami widzicie. Tak, żeby po prostu nie było takiej dużej ściany, żeby było łatwiej. No. Tutaj jedna ta środkowa wisi w powietrzu. Tak, też fajnie wyglądają te okiennice zrobione z... No, z drzwi. Mhm. A tu to z wazów zrobię, no to jest druga opcja. Jeszcze patrzę tutaj do tyłu. Myślę, że możemy zrobić też coś takiego, że jakby ściana w tak... Całkowicie z takiego jednego trapdoora. Ona też by nawet tutaj nie najgorzej wyglądała, bo by się tak kolorowo wkomponowała. Tutaj mamy duży przód. Dlaczego ty mi to zamknąłeś? A, to miało być otwarte. Tak. Okej, przepraszam w takim razie najmocniej. Naszą tutaj ścianę przednią. To będą właśnie z takich wypełnionych trapdoorów. Tutaj takie duże okno. A, powiedzmy, że jako tako to wygląda. No. Mogło być lepiej. Dach, dawaj dach. Tak, tutaj mamy z bloków lampy, nie chciałem być ze stone'a, a wydaje mi się, że całkiem ciekawie wygląda taki herbaciany kolor. Od tej strony, no, powiedzmy, że ma potencjał ten domek. Budówkę mamy zrobioną jakby z naszych pistonów połączonych z
dispensajami. Mhm. Jest całkiem okej, to wygląda, powiedzmy jak na to. Jak się generalnie prezentuje cały mój domek. Tutaj jeszcze jakieś zdobienia będą z tych trapdoorów, TPTT. Tutaj wiadomo, tutaj mógłbym chyba na dach jeszcze jakieś trapdoory dać, ale nie zdążyłem po prostu. No, dokładnie. To jest mój domek, dziękuję bardzo. A to jest mój domek. Mój domek generalnie ma ściany zrobione tylko z drzwi. Żeby było bardziej drewnianie. No, i z włazów. Jest taki domek dużo mniejszy od mojego, więc właśnie dlatego tak, jakby... Tak, okna ma zrobione oczywiście z redstone'owych lamp. Mhm. Podpory są zrobione z notebloków. Ogólnie parapety tutaj wiadomo właśnie jakieś dodatki. Tak super, dodatki. Tak, właśnie tak fajnie drewnianie wygląda, to jest właśnie kwazak spełny. Tak, dach ma zrobione z bloków lekternu, ponieważ dach, taki... Dach to jest mistrzostwo, bo on naprawdę tak pasuje ten dach tutaj, ci powiem. No, jakieś tutaj wiadomo elementy ozdobne typu tutaj fence gate'y, czy chociażby jakieś tutaj te daylight sensory. O furtkę na dachu zapomniałem. No widzisz, ja sobie przypomniałem o tym. Oczywiście ma tu jeszcze jakieś podpory oraz górną część tutaj, drugie piętro jakby ma zrobione z bloków pistonu, tak bardziej wysunięte. To też jest takie troszkę drewniane. Także tak się prezentuje mój domek. Napiszcie w komentarzu, który lepszy. Nie, no to oczywiste kiepszą, że twój naprawdę... Opisałeś, zwłaszcza ten dach, powiem ci, że robi robotę. Trzymajcie się, ogólnie to by było na tyle. Zapraszam jeszcze na Instagrama, bo zapomniałem powiedzieć na początku. No, wbijcie i co? I koniecznie zostawcie łapkę w górę, trzymajcie się, do następnego i cześć. Bajo! Dajcie suba.